Jest z nami DJ Matusz, który obchodzi swoje kolejne urodziny i kolejną imprezkę zagra w Zielonej Górze. Gdzie, co, jak, kiedy? Witam, no tak, to są moje urodziny, ale przy okazji też oczywiście, bo to są wspólne urodziny moje i DJ Mikro, czyli DJ Matusz i DJ Mikro, zapraszamy na taką magiczną noc urodzin, gdzie mamy przewidziane kilku swoich takich ciekawych bohaterów, którzy jakoś tam dość dobrze funkcjonują od zawsze, są doświadczonymi naszymi partnerami po prostu na scenie muzycznej. Miejscówka, klub studio w Zielonej Górze budzi miłe wspomnienia, miłe emocje? Tak, no wiesz, ja pochodzę spod Zielonej Góry. W Zielonej Górze zaczynałem grać, to jeszcze w takim klubie Hades. Dzisiaj tu przejeżdżałem, to widzę, że jest teraz przedszkole w tym miejscu, ale kiedyś to był klub, ale rzeczywiście i równolegle wtedy też funkcjonował klub studio, w którym też tam kilka razy już w historii grałem. I klub studio to faktycznie jest takie miejsce znane w Polsce, bo to jest jeden z najstarszych klubów profesjonalnie od podstaw wybudowany, stworzony do tego, żeby się bawić. Lista DJ-ów na najbliższą sobotnią imprezkę jest długa. No jest długa, bywały dłuższe, ale to też nie chodzi o to ilu, natomiast są bardzo fajnie, tak jak mówią nasi przyjaciele z branży, DJ-e, którzy nam towarzyszą od zawsze, DJ-e, którzy grają już przynajmniej kilkanaście lat. Razem z nami zagra Vivaldi, nasz przyjaciel z Ostrowa, Filip to jako osobiście, DJ Novi, który jest rezydentem klubu Senso i oczywiście ja razem z Mikro, no i rezydent klubu DJ Paweł Patora, który też od zawsze grał w klubie studio, także taka nasza ekipka pięcioosobowa. Będziemy starać się rozkręcić ludzi ciekawą muzyką i dobrym klimatem. No właśnie, a jakiej muzyki mogą spodziewać się przybyli ludzie? Wiem, że w klubach dużych, takich jak studio, grasz taką przestrzenną muzę. Tak, rzeczywiście jest. Dwa tygodnie temu robiłem właśnie urodziny w Warszawie w klubie Minus. To jest klub taki na 400 osób i rzeczywiście tam bardziej klubowo. Każdy klub, do każdego klubu trzeba się troszeczkę inaczej jakby przygotować, nastawić. Natomiast faktycznie studio daje możliwości grania muzyki przestrzennej, a że jesteśmy wychowani dość mocno na tych wszystkich ibizowych klimatach, Miami, które było niedawno, także na pewno taka muzyka, ja myślę, że po prostu pozytywna, czy przestrzenna, czy nie, to jest też ważne, natomiast pozytywne klimaty muzyki klubowej i każdy z nas postara się ludzi wkręcić jak tylko potrafi najbardziej. Kolejna impreza, kolejne urodziny, czego życzyć DJ-owi Matuszowi? Oj, wiesz co, ja nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że chyba słuchu jeszcze raz słuchu, bo nie mam z tym problemu, ale rzeczywiście całe życie spędziłem ze słuchawkami na uszach i mam nadzieję, że będę mógł to robić jak najdłużej.